Dzień dobry, miło mi wszystkich powitać. Nazywam się Iwona Posadzińska, jestem dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. A jak przychodzą uczniowie naszej szkoły przygotowani do Państwa? Bardzo dobrze, my jesteśmy pod wrażeniem Państwa wiedzy. Cieszy nas zawsze, jak spora grupa znajduje się na naszym wydziale. My staramy się też zapewnić Wam dalszą edukację i zapewnić potem już tytuły naukowe, które będziecie mogli wykorzystywać w pracy zawodowej. Zawsze widać sporą różnicę, jeżeli chodzi o Państwa absolwentów szkoły i absolwentów liceów ogólnokształcących, bo faktycznie ten zakres wiedzy praktycznej jest tutaj dominujący. My staramy się tworzyć warunki jednym i drugim studentom, natomiast gratulujemy takiego dobrego przygotowania. Co Pani sądzi o tym porozumieniu o klasach patronackich? Myślę, że to jest dobry pomysł na to, że stanowi to nowe wyzwanie dla młodzieży i poza edukacją typowo szkolną będą Państwo mogli również uczestniczyć w takich szkoleniach zawodowych, przygotowanych bezpośrednio dla księgowych. Na początku niech Pani powie kilka słów o klasach patronackich. Klasy patronackie to nowy pomysł na to, żeby zachęcać uczniów, tych, którzy mają takie już zdecydowane podejście do tego, jak ma wyglądać ich edukacja, do wybrania ekonomika. Klasy patronackie to też sposób na to, żeby Was bardziej zbliżyć do pracodawców i odwrotnie, żebyście mogli więcej wiedzieć o instytucjach, które kiedyś będą proponowały Wam pracę. I o porozumieniu? Porozumienie pozwala nam na to, żeby te formy współpracy były bardziej różnorodne. Oczekujemy, że instytucje, które podpisały z nami to porozumienie, będą aktywniej uczestniczyły w życiu klas, w życiu szkoły. No i z drugą strony, że uczniowie nasi częściej będą gościli także w progach tych instytucji patronackich.